Mogę chociaż jedno zdanie. Ale nie był pan członkiem, uczestnik pierwszej dyskusji, więc... No ale byłem wymieniany z nazwiska. Byłem wymieniany z nazwiska. No ale... Za chwilę. Pierwszy wniosek o zamknięcie dyskusji. Nie, dalej idące jest o zatrzymanie wystąpienia. Dalej idą. Dziękuję bardzo za poprawę. W takim razie głosujemy wniosek o odwołanie za komisji. Kto z Państwa jest odwołany? Za komisji. Kto z Państwa jest za? Za zarząd. Tak, za projekt jest zarząd. 6 osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 2 osoby się wstrzymały. Składam wotum separatum do tego głosowania. Nie można składać wotum separatum do wniosku formalnego. Do głosowania? Ale nie w sprawie wniosku formalnego. Mogę. Pani był wniosek o zamknięcie dyskusji, ale przed wnioskiem jeszcze do głosu zgłaszał się radny baron. Proszę bardzo. Ja chciałem powiedzieć tylko jedno zdanie. Ja się poprosiłem pana, znaczy pan Tomek mi zaproponował uczestnictwo w tej komisji. Co do generalnie rzecz biorąc tego projektu i rozmawiałem z panem Tomkiem o tym, trzy podstawowe zarzuty i dwa zarzuty, załóżmy mniejszej wagi. Trzy zarzuty natury, załóżmy konstytucyjnej. I w związku z tym pan Tomek mi zaproponował taką formułę, żebym uczestniczył w tej komisji, zgłosił te zarzuty na co do tego co do tego regulaminu, który ma być uchwalany na tej komisji. No i ewentualnie być może będzie można wtedy podyskutować o tym. W związku z tym dlatego się zapisałem, zgłosiłem akces do tej komisji. Nie było z tym nic innego. Proszę łaskawie o tym pamiętać i niczego innego nie sugerować. No. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan wniosek o zamknięcie listy mówców. Panie radny, głosujemy teraz wniosek o zamknięcie listy mówców. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? 7 osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Lista mówców została zamknięta. Wpłynęła poprawka. Wnioskujący radny Jakubowski. Bardzo proszę o w paragrafie 2 dopisuje się pan Michał Rosner, pan Wojciech Jakubowski, pan Wojciech Ozdrąkiewicz. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za poprawką? Kto jest przeciw? Nie, kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Głosujemy cały projekt uchwały. Kto z Państwa jest za projektem? Trzynaście osób jest za projektem. Kto z Państwa jest przeciw? 5 osób jest przeciwko. Kto się wstrzymał? Nie ma zero. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty. 13 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się. Druk numer.